Cześć, Wojciech Górny, permisie.pl. Dziś chciałem Wam opowiedzieć o metodzie tak zwanego podwójnego kubka jednorazowego, czyli po angielsku Double Cup Method. Metoda ta służy wysiewaniu nasion na rozsadę. Można też wysiewać nasiona tak, aby od razu z tego kubka sadzić do ogrodu. Normalnie nie stosuję tej metody, ponieważ po prostu nie mam kubków jednorazowych, ani papierowych, ani plastikowych. Ale tak się złożyło, że dostałem cały wór takich właśnie, jak tu widzicie, kubeczków papierowych i chciałem pokazać Wam, jak z takich kubków poprawnie korzystać do wysiewu nasion i przygotowania rozsady. Z kubka takiego możemy korzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, że w dnie środkowego kubka robimy otwory tutaj i dolny kubek służy nam za zbiornik wody. Wkładamy ten kubek do środka, wypełniamy go podłożem, sadzimy nasionko, rośnie nam sadzonka i tak trzymamy to wszystko do momentu, aż wysadzimy to do ogrodu. Jeżeli chodzi o wadę tej metody, to jest nią to, że musimy wyjąć sadzonkę z kubka, co może spowodować uszkodzenie bryły korzenia. Dlatego też ja robię to inaczej. Biorę jeden z tych kubków i odcinam mu dno. Nie musi to być ani równo, ani pięknie. Mamy teraz samo dno, które wrzucamy do kubka zewnętrznego. Ta część, drugi kubek, będzie włożony dokładnie tak, jakby był cały. Co nam to daje? Gdy wypełnimy to podłożem, roślina tutaj nam będzie ładnie rosła. W momencie, kiedy będziemy chcieli ją wysadzić do gruntu, wystarczy, że wyjmiemy ten kubek i posadzimy roślinę razem z tym kubkiem. Ten kubek papierowy rozłoży nam się po prostu i bryła korzeniowa nie będzie absolutnie uszkodzona. Dwa warianty postępowania przy tej metodzie. Pierwszy, dla osób doświadczonych, kończy się dokładnie tutaj, tak jak to pokazałem. Natomiast osoby, które nie mają doświadczenia w takiej uprawie, najczęściej spotykają się z problemem, który polega na tym, że topią te rośliny, ponieważ tak zrobiony kubek nie ma odpływu. W związku z tym, co zrobić, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy podlewamy dość, czy nie podlewamy za dużo. Robimy tutaj duży otwór. Naprawdę duży otwór. Byle jaki znowu, nie ma to żadnego znaczenia. Tym otworem będzie nam uciekał nadmiar wody. Ale dzięki temu, że mamy tutaj podwójne dno, żadna ziemia nam stąd nie wypadnie. Poziom wody tutaj będzie taki jak poziom wody w dnie, czyli malutki. Jeżeli byśmy chcieli, żeby tej wody nie było wcale, to oczywiście możemy i tutaj zrobić parę otworów, ale moim zdaniem nie jest to do niczego potrzebne. Kubki są w tej chwili gotowe do napełnienia podłożem. To, co warto zrobić, to jest na tym kubku tutaj napisać, jaką odmianę sadzimy, co to są za nasiona. Wtedy przy sadzeniu na pewno się nie pomylimy. Kolejny trik, o jakim chciałem powiedzieć przy sadzeniu
nasion polega na tym, że nie napełniamy takiego kubka jednorodnym podłożem. Napełniamy ten kubek prawie po brzegi podłożem takim, do jakiego byśmy pikowali rozsadę, czyli grubszym i żyznym. Natomiast na wierzch dajemy odrobinę podłoża do wysiewu. Nasionko kiełkuje nam w podłożu do wysiewu, a potem jego korzenie w miarę wzrostu rośliny idą do podłoża do rozsady. Dzięki temu mamy dwa w jednym i nie musimy pikować takiej sadzonki. Zanim pokażę Wam podłoża, chciałbym Wam powiedzieć, co w tym konkretnym kubku posadzę. Otóż jest taka bardzo fajna inicjatywa, a ściślej mówiąc ogrodnicza zabawa, która nazywa się Single Seed Challenge. Polega ona na tym, że siejemy wyłącznie jedno nasionko i wzrost tego nasionka i całej tej rośliny przez sezon pokazujemy na YouTubie. Pomysłodawca tej zabawy to ogrodnik z Teksasu, Scott Head, i na jego kanale można zobaczyć wideo, które Was w tą zabawę wprowadzi. Chciałbym w tym roku też wziąć udział w tej zabawie i pokazać Wam, jak hoduję jedną roślinę z jednego nasionka, właśnie w tym konkretnym kubku. Co to będzie za roślina? Ci, którzy cokolwiek wiedzą o moich ogrodniczych działaniach, na pewno domyślą się łatwo, że będzie to pomidor. Wybrałem do tego eksperymentu odmianę Black From Tua. Jest to rosyjska odmiana, która jest bardzo tolerancyjna na spadki temperatury, z którymi miałem bardzo duże problemy jeszcze w czerwcu zeszłego roku. Doskonale plonuje ta odmiana podobno w chłodne lata, jeszcze nigdy jej nie uprawiałem. Są to rośliny, które są również odporne na choroby. Są to rośliny o wzroście ciągłym, wymagają palikowania. Owoce są nie za duże, takie mniej więcej do 350 gram i mają bardzo ładny purpurowo-brązowy kolor. Ciekawostką jest to, że ten pomidor ma lekko słodkawy i taki dymny smak, który ma też nutę owocową oczywiście i dlatego jest bardzo godny polecenia dla ogrodników amatorów. Podobno potrzeba 75 dni od posadzenia do zbioru. Jak przystępuję do sadzenia? Proszę bardzo, tu jest nasz wygrany. Na tym spodeczku jest to jedno, jedyne nasionko, którego wzrost postaram się Wam pokazywać. Nasionko to moczę sobie tutaj w wodzie przez około godzinę. To jest w zupełności wystarczające dla pomidora. I zaraz to nasionko będziemy sadzić. Gdybyście chcieli się dowiedzieć o innych ogrodnikach z całego naprawdę świata, którzy biorą udział w tej zabawie, szukajcie na YouTubie hashtagu #SingleSeedChallenge. Znajdziecie relacje naprawdę wielu świetnych osób, które biorą udział w tej zabawie. A teraz podłoża. Jak już Wam mówiłem, podłoża będą dwa. I podłoża te różnią się już na pierwszy rzut oka. Popatrzcie, to jest podłoże kompostowe, grube, widać tutaj grudki, ma troszkę piasku, ma troszkę jakichś nierozłożonych korzeni. I to jest podłoże, do jakiego normalnie pikowałbym dopiero rozsadę, prawda? W tym jest dosyć żyzności, żeby sobie nasz pomidor rósł do czasu, kiedy będzie mógł być wysadzony do ogrodu. To natomiast podłoże jest drobniutkie jak mąka. Jest tu bardzo, bardzo drobny piasek z odrobiną substancji organicznej. Jest to wszystko przesiane przez bardzo drobne sitko i to jest podłoże sterylne. Jest to podłoże kupne, które zapewni, że nasionko, które posieję, z jednej strony
nie padnie na pastwę chorób grzybiczych czy bakteryjnych, których zarodniki mogą być tutaj. I z drugiej strony przez to sobie spokojnie wyjdzie ponad powierzchnię podłoża. To podłoże jest bardzo wilgotne, nie jest mokre, bo nie może być mokre, ale uwierzcie mi, że gdy to ściskam, czuję wyraźnie wilgoć. Tego podłoża już zupełnie nie trzeba podlewać. To podłoże natomiast jest praktycznie suche. I teraz, tak jak Wam mówiłem, ten przygotowany wcześniej kubek, który tutaj ma obcięte dno, napełnię prawie do pełna tym podłożem. Potem dodam odrobinę podłoża drobnego, położę tu nasionko i przysypię do pełna tym drobnym podłożem. Podleję minimalną naprawdę ilością wody, tak że praktycznie żadna woda tutaj nie będzie wyciekać przez ten otwór. I tak powinno być przez cały czas wzrostu rośliny. Powinienem to podlewać tak, żeby woda się dołem nie lała. Pozwólcie więc, że teraz napełnię ten kubek i zaraz do Was wrócę. Upakowałem w tym kubku dosyć ściśle podłoże grube i teraz dodam tutaj odrobinę podłoża drobnego. Cienką warstwę, około pół centymetra, której nie będę tak mocno ubijał. Przyszła pora na to, aby umieścić tu nasze pojedyncze, bezcenne nasionko. Proszę bardzo, mam je tutaj na końcu. Kładę je na powierzchnię tej gleby. Nie chcę sobie spaść, więc muszę pomóc. Ponieważ jest z wody, to się przykleja. I ono jest tutaj. Dosypuję podłoża do wysiewu. Jeżeli są tu jakieś większe grudki, to je rozbijam. I naprawdę bardzo delikatnie zwilżam odrobiną wody. Można to zrobić przy użyciu spryskiwacza również. Ostatnią rzeczą, jaką robię, jest oznakowanie tego, co tu jest posadzone. I teraz przykryję to papierem bądź tekturką i postawię w bardzo ciepłym miejscu w mieszkaniu. Tam, gdzie temperatura przekracza 25 stopni, najlepiej, żeby to było około 30 stopni, czyli blisko jakiś rur czy kaloryfera, bądź na nasłonecznionym parapecie. Po to, aby nasionko, które tutaj właśnie posadziliśmy, jak najszybciej wykiełkowało. O dalszych losach tego nasionka będę Was informował na bieżąco. Mam nadzieję, że metoda podwójnego, jednorazowego kubeczka Wam się spodobała i że będziecie wiedzieć, jak ją stosować. Dodam jeszcze, że równie dobrze można stosować tą metodę z kubkami plastikowymi, ale wtedy oczywiście nie czekamy, aż się w ziemi rozłożą. Rośliny w kubkach plastikowych muszą być wyjęte do posadzenia na grządkę. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam, aby Wasze nasiona pięknie kiełkowały w takich właśnie kubkach.